Hej, hej, hej! Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Rachel Smythe. Jest to tom pierwszy Lord Olympus. Książka jest wydawnictwa UIA, aczkolwiek ja mam ją do recenzji od wydawnictwa Muza i swoją premierę miała 9 listopada 2022 roku. I słuchajcie, to ogólnie jest trzeci komiks, który przeczytałam i powiem Wam, że jakoś chyba tak. Może nie do końca udało mi się tutaj w niego wgryźć. Każdy rozdział jest tutaj odcinkiem z numerem i tytułem. Są bardzo krótkie i za każdym razem pozostawiają za sobą taką jakby pewną niewiadomą. Z reguły każdy następny przedstawia inną historię, bądź czytamy ją na przykład z perspektywy innej postaci. Bohaterzy bardzo niewiele tu mówią. Zaledwie kilka do kilkanaście słów przypada na stronę książki. Jak widzicie, ilustracje są tu naprawdę świetne. Wiecie, bardzo mi się podobały tutaj ich miny, kiedy na przykład były złe, poirytowane, szczęśliwe albo nawet zrozpaczone. Opisów postaci tutaj brak. Prawdopodobnie one wszystkie miały tylko wyglądać. Emocje wyrażają za pomocą zdjęcia w książce i nie potrzeba nam wiele przeczytać, żeby zobaczyć, iż tak naprawdę jeden tutaj knuje przeciwko drugiemu. Wiecie, chyba najbardziej złośliwa postać była kobietą. Mężczyźni byli ukazani troszeczkę bardziej naiwnie. Bohaterzy wzięci są z mitologii greckiej, więc spotykamy tutaj Persefonę, która jest najgłówniejszą z postaci. Pierwszy raz udaje się jej wyjść tutaj z domu i Artemida pożycza jej swoje ubranie. No, zakrywa ono ledwo co ważne części ciała, czym oczywiście zwraca tutaj swoją uwagę. Niestety nie bawi się najlepiej, zostaje ubita i przewieziona do bardzo ciemnego miejsca. Ciężko mi było rozgryźć intencje osoby, która ją tam znalazła. No, on był na nią zły i zauroczony nawet tutaj. Hades postanawia jednak odwieźć ją do domu. Później widzimy, że Persefona ma jednak tego kobiecego wroga, który ponownie knuje. No, nieciekawą tutaj intrygę. W tym czasie po głowie Hadesa też chodzą takie przeróżne myśli, no i coś mu ciągle nie daje spokoju. Jak sądzicie, do czego zdolna jest tutaj zazdrosna kobieta? Ile można znieść, by tak naprawdę, jakby to Wam powiedzieć, być z tą osobą, która zajmuje nam tutaj całe myśli? No i czy bycie Bogiem, to i może nawet też tak trochę nie do końca człowiekiem, stoi na przeszkodzie ku miłości. Wiecie, opowieść mnie niby wciągnęła, gdyż postać Persefony była ukazana tu jako młoda i naiwna, no nie zawsze zauważała sarkazmy, nawet nie zdawała sobie sprawy z niebezpieczeństw, które na nią czekały. Widać to było chyba najbardziej wtedy, kiedy coś złego się przytrafiło i ona zaraz tutaj zaznaczała, że chce iść do domu. Wiecie, robiła przy tym bardzo smutne i dość dziecięce miny. Za to Hades jest jej przeciwieństwem. Odważny, mądry i zdecydowany, chociaż powiem Wam, że momentami nawet trochę zagubiony. Przy tym zachowaniu widzieliśmy, że ona mu się naprawdę podobała. Jak zatem sądzicie, czy mogą w tej książce być razem? Słuchajcie, w moim odczuciu książka na pewno jest tutaj warta uwagi. Jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się co nieco o niej, to może po prostu przejść się do biblioteki i zobaczyć, czy po prostu będzie w Waszym guście. Widziałam, że już kilka jej tomów następnych wyszło. No ja jestem trochę do tyłu, jak wiecie, premiera 9 listopada. No mamy troszeczkę jakby czerwiec, więc jestem z tą historią do tyłu. Ale jakoś tak nie mogłam się na początku do niej przekonać, nie wiedziałam, czy mi się spodoba, nie mogłam jej zrozumieć. No i w końcu ją przerobiłam i stwierdziłam, że warto dać jej szansę, warto ją poznać. Ale takiego największego szału, jakoś tak nie zrobiłabym, nie wiem czemu. Mówię, to jest trzeci komiks i jakoś tak nie do końca jestem przekonana, czy to jest ta moja dziedzina, którą warto czytać. Dziedzina, jeśli można tak powiedzieć, no bardziej forma książki. Ale jeżeli Wy jesteście zachęceni taką opowieścią, to przecież Wam jak najbardziej polecam. Warto poznawać coś nowego, a nie tylko cały czas te same i te same. Zatem się z Wami żegnam i do usłyszenia. Pa, 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 pa.